Kolejnych dwóch laureatów Narodowej Loterii Paragonowej przybyło do ministerstwa po odbiór nagród. Na spotkanie z ministrem panowie przyjechali z żonami. Jednej z par towarzyszył miesięczny synek. Za parę artykułów wracamy elegancką furą. Zakupy życia generalnie. My mieliśmy czerwcowy paragon. A my byliśmy na działce, paragony były w Łodzi. Teraz biegiem do Łodzi. Do Łodzi. Szukać tego. Przede wszystkim należy zachować ten paragon. U nas był mały strach. Po rozmowie minister zaprosił na uroczystość wręczenia kluczyków. Panie Wiesławie, gratuluję jeszcze raz. Jest to pierwsza moja wygrana. Panie Piotrze, gratuluję serdecznie. Proszę Jesteśmy bardzo. Bardzo podekscytowani. Pachnące nowością auta przypadły do gustu właścicielom. Bardzo widać, że komfortowe. Na pewno rodzinne. Młody już ma swoją furę. Olimpiada w toku. Bieżące wyniki sportowców są znane, zatem laureaci loterii pojechali zapoznać się z dorobkiem minionych igrzysk do Warszawskiego Muzeum Sportu. Eksponaty muzeum pokazujące historię sportowych dokonań Polaków, podobnie jak i ekspozycje w innych muzeach, często istnieją tylko dzięki środkom z budżetu, czyli pieniądzom z naszych podatków. Warto o tym pamiętać i płacić je sumiennie.